głównym tematem dzisiejszego odcinka jest to, w jaki sposób, gdzie skupić swoją uwagę, aby działania, które w sieci prowadzicie, były najbardziej efektywne. I są trzy płaszczyzny, w które warto zainwestować swoją energię. Właściwie, to muszę przyznać szczerze, że są to jedyne trzy płaszczyzny, w które warto się angażować. Jakie one są? Zacznijmy od tego, jak wygląda traktowanie obecności w sieci przez większość właścicieli, czy też kadry zarządzającej. Jednym z najczęstszych aspektów, o których myśli się w obecności, w kontekście obecności w sieci, jest to, jak duży ruch mogę na swojej stronie zanotować. Na swojej stronie, na swoim serwisie, na swoich stronach. Myślenie w kategoriach ruchu wielokrotnie było przeze mnie krytykowane w odcinkach biznesu w sieci i tak jest też tym razem. Oczywiście sam ruch niczego nie daje i od ruchu do pieniędzy jeszcze daleka droga. Drugim niejako aspektem, znacznie bardziej zaawansowanym i można powiedzieć prawie że docelowym, jest myślenie w kategoriach konwersji. To znaczy, ile ten ruch na moich bytach internetowych generuje mi zdarzeń, które mogę zmonetyzować. Czy są to wręcz sprzedaże produktów czy usług przez internet, czy też są to leady, dzięki którym mogę tych klientów później już poza internetem, czy też w innym kanale sprzedażowym zamienić na realnych klientów. Ale nadal posiadanie dużej ilości czy liczby konwersji wcale nie gwarantuje, że na koniec dnia ten biznes nam się opłaca. I tutaj dochodzimy do trzeciego aspektu, który jest suma summarum najważniejszy. Jakie korzyści w kontekście twardej waluty, twardych pieniędzy generuje nam obecność w sieci? Zatem ruch, konwersje i prawdziwe pieniądze. Niewiele firm ma świadomość tego, że należy traktować te trzy aspekty równolegle. Każdy z nich, każdy jeden wypływa z poprzedniego, a najważniejsza jest ekonomia. Nie ma sensu angażować swojej dużej ilości energii tylko w jeden aspekt, na przykład to, żebyśmy mieli jak najwięcej ruchu na stronie, jeżeli dwa pozostałe nie są zoptymalizowane. Najlepszy system pracy nad tym jest taki trochę w kierunku wskazówek zegara. Ekonomia, konwersja, ruch. Ponieważ aby sens miała obecność firmy w sieci, równanie, na które składa się i ruch, i konwersje, i ekonomia, powinno mniej więcej zapinać się w ten sposób. Jeżeli koszty ruchu, a tym samym, może nie tym samym, ale i koszty konwersji są niższe niż przychody, jakie dzięki obecności w sieci generujemy, wtedy ta cała układanka ma sens. Im koszt konwersji jest bliższy kosztowi ruchu, tym lepiej, bo oznacza to, że tym więcej klientów zamienia się w prawdziwych, czy tym więcej potencjalnych klientów zamienia się w prawdziwych klientów, im lepiej mamy to zoptymalizowane. Ale okazuje się, że im dłużej firmy są w sieci, im tych firm jest więcej, tym ten rachunek wcale nie jest taki korzystny. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której przychód generowany z obecności firmy w sieci jest niższy niż koszt konwersji. Dla wielu firm oznacza to, że internet nie przynosi korzyści. Mimo że wcale tak nie jest i o tym powiem za chwilę. Ale co jest istotne, tego typu układ będzie spotykany coraz częściej dla coraz szerszego wachlarza branż, ponieważ wraz ze wzrostem konkurencyjności, wraz ze wzrostem liczby ilości firm, które pojawiają się w internecie, a przecież pojawiają się tam nie tylko nasi konkurenci z zamiedzy, z którymi konkurujemy w świecie offline'owym, ale również konkurenci, o których nigdy byśmy nie myśleli. Piękno internetu polega na tym, że możemy nasz produkt, usługę zaprezentować klientowi równie dobrze, który znajduje się na drugim końcu świata. Ale oznacza to również, że konkurujemy z firmami, z którymi byśmy się nigdy w realnym świecie nie spotkali. Im rynek bardziej konkurencyjny, a tak jest bardzo często już teraz w przypadku wielu nisz, jeżeli chodzi o AdWords, koszt konwersji pierwszej, koszt pozyskania klientów z internetu jest wyższy niż pieniądze, jakie z tej transakcji wynikają. Ale wcale nie oznacza to, że internet nie ma sensu. Skoro powiedziałem, że taka sytuacja będzie miała miejsce coraz częściej i powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że w przyszłości prawie zawsze będziemy mieli do czynienia z tego typu sytuacją. Zatem jaki jest klucz? Co należy zmienić albo gdzie skierować swoją uwagę,
aby mimo wszystko z internetu czerpać duże korzyści i zyski. Kluczem do myślenia w sposób efektywny o własnej obecności w sieci jest nie myślenie kategorią sprzedaży jednostkowej. Myślenie w kategoriach pierwszej transakcji, dzięki której konsument staje się naszym klientem. Kluczem jest myślenie w kategoriach tak zwanego lifetime value. Trudno jest mi na język polski wprost przetłumaczyć te wyrażenia, ale oznacza ono to wyrażenie mniej więcej tyle, że lifetime value jest to wartość pieniężna, jaką klient w naszych oczach jest wart przez cały okres jego życia u nas jako klienta. Czyli od momentu, kiedy kupił pierwszy produkt i usługę, do momentu, kiedy przestał kupować cokolwiek. Ten aspekt oznacza, że aby być w internecie w sposób efektywny, należy myśleć w kategoriach zwiększania korzyści ze współpracy z klientami już zdobytymi. Ponieważ jeśli pierwsza transakcja w internecie się, mówiąc kolokwialnie, nie zapina, to nie oznacza to, że internet nie ma sensu. Oznacza to, że powinniśmy to traktować w kategoriach całościowego życia klienta i patrzeć na to, czy nam się opłaca zdobycie klienta, który w ciągu najbliższych 3, 4, 5 lat zostawił nas określoną kwotę. Tutaj się kłania to, o czym powiedział Peter Drucker, o czym wielokrotnie mówiłem w biznesie w sieci. Celem firmy jest zdobycie klienta i jego utrzymanie. Jeżeli będziemy myśleli w kategoriach lifetime value, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ponieważ wtedy mamy faktycznie trzy płaszczyzny, o których powinniśmy myśleć. Ruch, konwersja i upselling, czyli sprzedawanie kolejnych produktów, usług temu samemu klientowi. Istotne, temu samemu klientowi. To nam się rozkłada na takie trzy elementy, o których bardzo często w biznesie w sieci mówimy. Ruch jest synonimem spragnionego tłumu, który musimy znaleźć. To jest ten konsument, który bardzo potrzebuje naszych usług. Konwersja jest synonimem oferty. Im lepsza oferta, oferta nie do odrzucenia, tym konwersja jest lepsza. Natomiast upselling jest definicją produktów. Musimy mieć wiele produktów, wiele usług, które możemy sprzedać ku zadowoleniu konsumenta. Dzięki temu jesteśmy w stanie zwiększyć jego lifetime value. Przy czym te trzy aspekty, o których powinniśmy myśleć, powinniśmy o nich myśleć w trochę innym układzie. Mianowicie najważniejsze jest myślenie o konwersji. Czyli najważniejsze jest myślenie o ofercie. Tym samym najważniejszy jest produkt i usługa. Mówiłem o tym wielokrotnie. Słaby produkt, słaba usługa w internecie się nie obroni. Chyba, że mamy olbrzymie pieniądze na przykrywanie jego wad, ale jest to słaba polityka. Oferta, spragniony tłum i produkt. Przypominam, że wszystkie dotychczasowe odcinki biznesu w sieci są dostępne na moim blogu, blog.mogilewski.pl. Wszyscy moi subskrybenci, osoby, które zostaną subskrybentami teraz i jeszcze przez 30 minut po zakończeniu programu, otrzymają cały zapis programu w wersji PDF, jak i również dodatkowy materiał, który będzie poszerzał tę tematykę od mojego gościa. Przypominam również o tym, że subskrybenci otrzymują zaproszenie na bezpłatny webinar, który odbędzie się 11 kwietnia. A z moim gościem, Wojciechem Hamanem, będę rozmawiał o tym, że nawet jeżeli opanujemy świetnie aspekt tych trzech elementów, o których powiedziałem przed chwilą, to bez udanej współpracy w ramach własnej firmy i tak nic z tego nie wyjdzie. Zapraszam po przerwie.